Cześć dziewczyny, zapraszam dzisiaj na szybkie i proste DIY. I jak widzicie, zrobiłam dzisiaj świetny rozświetlacz w pojemniczku po zużytym iOS-ie. Jest to rozświetlacz, highlighter, idealny na upalne dni. Jak wiecie, w lato nie używamy pudrów, tylko używamy lekkiego kremu BB lub CC podkładu i właśnie kremowych produktów. I ja dzisiaj przychodzę do Was właśnie z tym kremowym highlighterem, rozświetlaczem. No to co, zaczynamy. I mam tutaj pusty pojemniczek po iOS-ie i jak widzicie, jakby te resztki iOS-a tego balsamu przekładam sobie do szklaneczki dokładnie, żeby mieć tą naszą pustą krateczkę, którą wcześniej sobie wyjęłam, tak jak widzieliście. I do tego naszego iOS-a, do raczej do tych naszych resztek iOS-a dodaję sobie wazelinę kosmetyczną. Ja mam wazelin, ona jest bezzapachowa, bezsmakowa, także to jest idealne. No i do tej naszej mieszanki dodajemy sobie jakiś cień do powiek. Najlepiej cień do powiek z drobinkami, bo oczywiście robimy rozświetlacz, więc musi to być jakiś błysk, który się będzie wyróżniał, który będzie pięknie nam rozświetlał twarz. Ja wybrałam sobie taki cień z paletki Make Up Revolution, jako że ja nie używam tej paletki. No to sobie, jak widzicie, wydrapałam sobie ten cień i przekładam sobie do mojej szklaneczki. Teraz szybko idę zrobić kąpiel wodną, zrobię to poza kamerą, czyli idę roztopić wszystkie moje składniki, aby ta nasza struktura była po prostu płynna. No i jak widzicie, wszystko jest płynne, to teraz przelewam sobie całą moją konsystencję do tego mojego pojemniczka. Jeszcze tutaj dokręcałam tą część, jak widzieliście, no i przelewam sobie wszystko ładnie. I naprawdę ten balsam będzie idealny na lato i będzie świetnie wyglądał do naszej opalonej cery. Możecie zrobić taki odcień, jaki Wam się podoba, takiego użyć cienia albo drobinek jakieś, które Wam będą po prostu odpowiadały. No i co? I teraz idę sobie to zanieść do zamrażarki albo do lodówki na 20 minut, aż mi to wszystko ładnie stężeje. No i zobaczcie, mój rozświetlacz stężał. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. Jest to taka bardzo wygodna kuleczka, którą... No po prostu możemy się w każdej chwili pomalować, wykonać jakieś szybkie poprawki. I teraz Wam pokażę na swoim policzku, jak on przepięknie wygląda, jak on przepięknie się mieni. I ta formuła mi się strasznie podoba, tego jajka. Jest to bardzo, bardzo oryginalne, musicie koniecznie spróbować. Zostawcie mi koniecznie kciuka do góry, jeśli ten pomysł Wam się podobał. Będzie to idealny pomysł na prezent dla mamy, dla przyjaciółki. Naprawdę, na pewno tego jeszcze nie miały, także koniecznie spróbujcie. Napiszcie mi na dole w komentarzach, czy ten pomysł Wam się podobał. Będę bardzo wdzięczna. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki, pa pa!